Hejka kochani, witajcie serdecznie na moim kanale. Dzisiaj mamy... Czekaj, co dzisiaj jest? Piątek? Dzień dobry! To moja Natusia grzecznie, dzień dobry. No Jezu, jestem opalona. Myśmy wczoraj ten samego rana wróciły z Międzyzdroju, Osa leci czy coś. A, czekaj, no osa, niech ona sobie wyleci, niech tu nie zostanie, bo jeszcze... Dobrze, że ja ci powiedziałam, bo wtedy byśmy mieli. No ja ją widziałam, powiem ci wcześniej, no może, mam nadzieję, że poleci. No, myśmy wczoraj z tego Legolandu wróciły o drugiej. Wczoraj? No tak. Aha! No bo z rana, bo no. No, tutaj jest, powiem wam, tutaj takie upały są, nie? Wczoraj było 30 stopni, dzisiaj ma być 32. W sobotę ma być jutro też 32, w niedzielę ma być też 32. Codziennie mają tutaj być opały. Od poniedziałku chyba ma się już tak troszeczkę pogorszyć, bo ma... Nie wiem, tu gdzieś widziałam, bo mają te... Bo mają deszcze być, ale tak to cały czas upały tu są. Ja jestem tak spiekła. Dobra, my teraz będziemy lecieć, bo 4 godziny mamy, a ja jeszcze muszę zatankować. Już jesteśmy na miejscu, tutaj blisko, blisko Niemiec jest, w Polsce i jesteśmy właśnie w Majaland. Nie wiem, czy to będzie widać. Majaland. Cieszysz się, Natasia? Nie chcesz tutaj? Zupka pomidorowa? Znaczy na Grecji. Ale dobre to jest? Okay. Gasz, Natasia! Moja Natasia? Czekaj. Pytacie się, dlaczego ja tak śpiewam jak chcę. Zmęczona jesteś? A tam jest sklep wikingowy. Zobaczymy, co w tym sklepie. No, tutaj ta zjeżdżalnia, no fajna, o, tutaj tymi łódkami, To właśnie chciałam, Sobie tymi łódkami. Chcesz tą łódką później ten? Żeby tam sobie.
Tam najwięcej ludzi, tym... Co? Tym więcej ludzi, tym lepiej. Dobra, zobaczymy do tego sklepu, co to tu jest. No dobrze. Nie, poczekaj chwilkę. Dobrze, zaraz idziemy. Idziemy. Dobrze. Co? Skarby? Przyrusznęło. Pokaż. Poważnie. Ej, straszysz mi mamy. Zobaczymy. Czekaj. Nie tam drugą! 40. Ja mam 43. Aha, to tutaj. Otworzysz? To otwórz. No. Niech daj. To mama otworzy. Zobaczymy. Aha. Ale ładnie. Zamkniesz pokój? O, tu mamy telewizor. Szafę mamy. Tutaj mamy stolik taki. Krzesełko. Laptop. Tu już jest moja torba. A tu jest łóżko na jedną osobę. Nie, to jest prysznic. No, a to jest ten łóżko na dwie osoby. Tam jest okienko, zobaczymy na co to jest wyjście. Aha, tam jest na taki staw. No, to jest ładnie. To są takie te. Kiedyś mieliśmy też takie. No, tam jest te lampeczki. Tutaj to pewnie Natasia będzie obok mnie spała. Czy tutaj śpisz? Śpisz na tej małej poduszce? Nie, jeszcze. Tutaj jest szafa. Aha, no tu taka. Ubrania będziemy. Szafka. A i toaleta? Jeszcze tu toaleta. Aha, tutaj jest. To. Ręczniki. Są ręczniki? Aha, tu są ręczniki. Dobrze, to będziemy mogły się wykąpać. A to jest to, a tutaj coś jest? Chyba może. Aha, worek. Tutaj papier. Papier. Dobra, w miarę czysto. Czysto. W miarę jest czysto. Nie, tu jest czysto. Jeszcze ściutko. Ale jakbyś nie zrobił. Nie, jest tu wszystko czysto. Wszystko ładnie wymienione. To teraz tylko muszę 100 miliony razy nabyć, żeby... Poczekaj. No, dobra. Mamy już tego, za ten pokoik to zapłaciłam 170 zł, ale powiem wam, że jest ok, bo jeżeli chodzi o ceny, jak ja szukałam w internecie, no to powiem wam, porażka za, nie wiem, 400, były w większości po 400, 600, 800, 1000, 2000, czy tam więcej. Mamy tutaj ceny jak z kosmosu, nie? A jak zobaczyłam, że tutaj jest za 170, ostatni nocleg tutaj był i za 180 zł, to mówię, biorę. No czy ktoś taki, tu chyba na ryby przychodzą. No, ale powiem wam, że mi się podobało w tej, jak Majaland. No. No, a tobie Natasia? No fajnie było. Podobało ci się? No. Tak? No pewnie będziemy tutaj leżeć i pewnie dalej zasuwa, czy Natasia tam wleta. No. Tutaj było ten Majaland, on był od 10 do 18. Pan jeszcze coś innego tam powiedział o takim jeziorku czy coś. No, ja tu chyba,
200 coś zapłaciłam, bo parking kosztował 12 zł i 200 chyba, czy niecałe 200 wstęp za mnie, za Natalkę. 100 zł zapłaciłam, czy niecałe 100 zł za obiad, w tym były dwie porcje frytek, Natasia miała nuggetsy, ja schabowy i jeszcze taką zupkę pomidorową, ale bez makaronu sama, no i plus cola i za to 100 zł, nie? Powiem wam, no nie tanio, ale głodne byłyśmy, to wzięłyśmy. No, my już w końcu wykąpane, wszystko przyniosłyśmy. Kurczę, w telewizji to tylko 2 czy 3 programy, sama jedynki, nie, poza tu niczego nie ma. Ale Nacia oczywiście... Na tablet. No, woli tableta, więc telewizji nie musi być. Tutaj my już chipsy na wieczór do oglądania. Natasia wzięła ze sobą... Od Legolandu. Swojego misia z Legolandu, a dzisiaj na pamiątkę Natasia co sobie wybrała? Pokaż, co sobie wybrałaś. Flamingo. Flaminga Natasia wybrała sobie z Legolandu. No, ale powiem wam. No, powiem wam, że mi się ta podobał. Tylko tutaj jest lipa. Jak myśmy przyjechały, to na recepcji nikogo nie było. Trzeba było zadzwonić, żeby ktoś przyszedł, bo tak na recepcji nikogo tutaj nie ma. Wszystko jest otwarte, ale na recepcji nikogo nie ma, bo ten pan tutaj obok mieszka i on w domu siedzi. No, woda jeszcze taka letnia, prawie chłodna była. Ale tak, to powiem wam, czysto tu jest, drogo nie jest w porównaniu do tych cen, co teraz są. No to jest okej. Po sezonie to pewnie tanie te noclegi są, ale teraz w sezonie no to... Za czysto nie jest. Gdzie, czemu? W kiblu było. A, trochę tam. Ha, widzisz? No to sensu 1 euro. Mówisz? 1 euro za więcej wydałem. Mówisz? Trzeba było powiedzieć? Tak. No tamtego, ale tak ogólnie to jest czysto. Nie jest brudno, ta łazienka i ten. No wiem. Za 170 zł teraz to jest okej. Ważne, żeby było tutaj czysto, pościel, wszystko mamy czyste. To jest najważniejsze, żebyśmy się mogły przespać. I wtedy jutro dalej jedziemy. Musimy coś wykombinować. A na niedzielę mamy ten termin już zarezerwowany w Międzyzdroju. Już ten, torba otwarta. Natasia chciała z torby te rzeczy do szafy powkładać. Ja mówię, że my tylko na dzisiaj... Bo miła jest. Co? Nie jesteś, jesteś. Ale my tylko na dzisiaj przyjechałyśmy, to ja mówię, już nie wychowamy tam do szafy, zostawimy w torbie. To tak wygląda Armagedon, ale... Ale parę schowałam. Parę schowałaś? No Natasia przyszła tutaj, to wszystko powyciągała mi z torby. Kosmetyki, wszystko do łazienki dała, to co tego powyciągała, bo chciała, żeby ładnie było. Chciała jeszcze te rzeczy, żeby powyciągać, ale na jeden dzień to się nie opłaca, żeby wyciągać. To tam zostało. A tu jakiś program, kiedyś go oglądałam. Jezu, ileś lat temu, już zapomniałam, jak się nazywa. Nie ma internetu. No, my będziemy na dzisiaj kończyły. Ja to jestem zadowolona z dzisiejszego dnia. Ja też. Natasia chyba też. To najważniejsze. Dobra, życzymy wam oczywiście miłego dnia. No i do usłyszenia, do następnego. Pa! Pa! Miłego dnia albo miłego wieczoru. Buziaczki!